Kolejne dwa albumy należące do New 52 z serii o Batmanie autorstwa Scotta Snydera do rysunków Grega Capullo. Dzisiaj przyjrzymy się tomowi czwartemu i piątemu, które wydane w latach 2014-2015 noszą wspólny tytuł Zero Year, czyli rok zerowy. Tom czwarty ma podtytuł Secret City, czyli tajemnicze miasto i składa się z czterech rozdziałów. Przedstawia nową wersję historii opisującą jak Bruce Wayne rozpoczął swą działalność jako Batman. Widzimy go, jak przybierając kolejne maski, próbuje pokrzyżować szyki tajemniczemu złoczyńcy o pseudonimie Red Hood, który nosi wielki czerwony hełm, przysłaniający twarz i nie sposób ustalić jego tożsamości. Red Hood dzięki szantażowi kaperuje coraz to nowych żołnierzy spośród uczciwych obywateli Gotham. Gdy podnosi rękę na Wayne Enterprise, Bruce postanawia przywdziać maskę nietoperza. Postać Red Hooda pojawiła się w DC Universe w 1951 roku i od tego czasu identyfikowana była z różnymi postaciami. Snyder wykorzystuje ją w typowy dla siebie sposób: z jednej strony ukazując zło, które pozbawione jest twarzy, a przez to przybiera postać czegoś symbolicznego i nieludzkiego, niemożliwego do pokonania. Z podobnym motywem mieliśmy do czynienia w Death of the Family. Z drugiej strony to zło jest niebezpieczne, bo w kryminalistów przerabia zwykłych ludzi, co powoduje, że Batman walczy tu niejako przeciwko całemu gotam. Jest to zło nowego typu, bardziej wyrafinowane, działające jak rozprzestrzeniająca się korporacja, żerując na ludzkiej słabości i konformizmie. Czas złoczyńców w dawnym stylu skończył się. Teraz mamy przeciwko sobie cały system. Wróg jest niewidzialny, nie można stwierdzić kto pociąga za sznurki, jakby pociągały się one same. Ale opowieści tej wyraźnie brakuje mrocznego klimatu jaki widzieliśmy we wcześniejszych częściach New 52. Red Hood jest potężny i inteligentny, ale nie ma w sobie diabelskiego szaleństwa, które miał Joker. Jego kolejne spotkania z Batmanem są zbyt teatralne, by nas przestraszyć. Jedynym uderzeniem realizmu jest scena, w której Bruce Wayne, zanim jeszcze stał się Batmanem, zostaje ciężko pobity, ale szybko dochodzi do siebie. Jego finałowe starcie z Red Hoodem otrzymane w stylu dawnych opowieści z Batmanem albo filmu Tima Bartona jest bardzo komiksowe. Wiele tu frywania w powietrzu, przeczącego prawom fizyki, a złoczyńca, wpadający na koniec do kadzi z kwasem, przypomina do złudzenia scenę z Jackiem Nicholsonem ze wspomnianej pierwszej części Bartonowskiego Batmana. Struktura całej opowieści nie jest jasna. Przeskakujemy do przodu i do tyłu, i mamy wrażenie, że oglądamy jedynie urywek całej historii. Przemiana Bruce'a Wayna w Batmana jest przedstawiona dość skrótowo. Z pewnością można to było zaprezentować coś głębszego i bardziej wiarygodnego psychologicznie. To jest, że wyraźnie kręcimy się w kręgu dawnego komiksu, w którym psychologia nie była specjalnie istotna. W mowie, którą wygłasza Bruce przed reporterami za dużo patosu, które nie pasuje do tej postaci. A drugi ważny bohater tej historii, Filip, jest wyjątkowo kiepsko skonstruowanym charakterem. Bruce Wayne w wykonaniu Grega Capullo może się podobać lub nie. Rysownik robi jednak niewątpliwe postępy w kwestii kompozycji kadrów, zwłaszcza widoczne jest to w efektownej scenie, w której główny bohater doznaje wizji związanej z byciem Batmanem. I rysunki zaczynają wyglądać, jakby były wyjęte z jakiegoś dawnego horroru, gdzie najważniejsze jest gra cienia i dziwne ujęcia kamery. Podobać się też może w niektórych ujęciach dobre użycie kontrastu pomiędzy małymi postaciami bohaterów i wielkim przytłaczającym je tłem. Opowieść zaopatrzona jest w epilog i dwie krótkie historie z młodości Brusa, w pisaniu których brał udział James Tynion IV, a rysunki wykonał Rafael Albuquerque, i wyraźnie ustępują one wcześniejszym rozdziałom, zwłaszcza wizualnie. Tom 5 nosi pod tytuł Dark City, czyli Mroczne Miasto, i składa się z ośmiu rozdziałów. Jest połączony z pierwszą częścią tej opowieści postacią Edwarda Nigmy oraz szeregiem scen zapowiadających nadciągający kataklizm. W istocie jest jednak całkowicie odrębną historią. Przeciwnikiem Batmana jest tu w pierwszej kolejności Doktor Śmierć postać stworzona jeszcze przez Boba Keyna, szalony naukowiec, który wynajduje lek który prowadzi do niekontrolowanego przyrostu kości i który przemienia go w monstrum. Z czasem prawdziwym rywalem staje się jednak Riddler, który doprowadza do odcięcia Gotham od świata, zapraszając jego mieszkańców do kolejnych niebezpiecznych gier logicznych. Jest to bardzo rozbudowana opowieść, ale w odróżnieniu do kilku poprzednich serii, bardziej też chaotyczna. Miałbym też wobec niej całą litanie zarzutów. Po pierwsze Riddler, czyli Edward Nigma, Wydaje mi się postacią jeszcze bardziej teatralną i sztuczną od Red Hooda. W przypadku tego ostatniego widzieliśmy przynajmniej częściowo mechanizm, dzięki któremu przejął kontrolę nad miastem. Riddler jest dla mnie tym arcyzłoczyńcą ze świata Batmana, którego nigdy nie potrafiłem zrozumieć. Nie wiem, z czego biorą się jego moce. I ten komiks zdecydowanie nie pomaga w rozwikłaniu tej zagadki. Riddler sprawia to wrażenie, jak zresztą zawsze. Karykatury, trochę jokera, ale nie groźnego. I nagle, jak się dowiadujemy, zdobywa całkowitą kontrolę nad metropolią, ale nie wiemy w jaki sposób. Ta wizja katastrofy jest tu zresztą bardzo niewiarygodna. Na przykład, Bruce budzi się ze śpiączki, po paru miesiącach leżenia na podłodze, nawiasem mówiąc gładko ogolony i w doskonałej formie fizycznej, wychyla się przez okno i widzi Gotham, zarośnięty dżunglą tak, jakby minęło przynajmniej 50 lat. Kolejną całkowicie sztuczną sceną jest jego finałowa konfrontacja z Riddlerem, w której Batman w parę sekund rozwiązuje w głowie jakieś kosmicznie skomplikowane łamigłówki, świadczące o tym, że jego IQ jest na poziomie 200 albo więcej. Wiarygodności komiksowi nie przydaje także postać Doktora Śmierci, która wyraźnie jest tu odgrzebana z czeluści komiksowych opowieści. Szaleni naukowcy, którzy w pogoni za przełomowym odkryciem tracą własne ciało, Chyba już przejedli się. Autor ma wyraźne problemy ze stworzeniem jakiejkolwiek sensownej motywacji dla tej postaci. I z pewnością nie pasuje ona do Riddlera i całej historii, którą nam się tu opowiada. Te wszystkie problemy powodują, że jest to pierwsza opowieść o Batmanie do scenariusza Scotta Snydera, która nie podobała mi się. Była za długa i za wiele było w niej rzeczy, w które nie byłem w stanie uwierzyć. Batman stale wychodzi cało z karkołomnych opresji, a motywacje złoczyńców są dla mnie niezrozumiałe jest również nadmiar wątków i mam wrażenie, że wiele tych które zostało tu jedynie zasygnalizowane były w istocie ciekawsze od tych które zajmują tu centralne miejsce widzimy na przykład początek trudnej relacji między Bruce'em i Jimem Gordonem, który początkowo w oczach tego pierwszego jawi się jako tak samo skorumpowany jak cała reszta gotamowskiej policji mamy jakąś murzyńską dziewczynkę które pojawia się zaledwie na chwilę. A na koniec oglądamy rzadki w tej serii motyw romansowy. Bruce wyobraża sobie siebie żonatego i ustatkowanego, po czym bierze nogi zapas. Niestety tej autoironii brakuje w poprzednich rozdziałach, może byłaby w stanie uczynić lekturę tego komiksu znośniejszą. Rysunki Grega Kapula zachowują wysoki poziom. Podobało mi się odbicie rąk żołnierza w jego własnych okularach na samym początku. Artyście świetnie wychodzi obdarzony długimi szponami Doktor Śmierć, co nawiązuje do jego pamiętnych ilustracji do Spawna. Rysunek Batmana nocą, przykucniętego na linię, niczym ptak, Przypomina z kolei najlepsze dokonania Franka Millera. Odniesienie do Millera widzimy też na paru innych stronach, gdzie Capullo świetnie operuje czernią. Można też doceniać, jak płynnie przeskakuje pomiędzy obrazkami przeładowanymi szczegółami oraz takimi, które są mocno zredukowane. W Trybunale Sów sprawiało to jeszcze nieco sztuczne wrażenie w odniesieniu np. do twarzy Brusa Wayna. Teraz bawi się tymi przeskokami w dużo skuteczniejszy sposób.